Pod koniec 2020 CD Projekt popadł w niełaskę. Najaw wyszły kłamstewka w zapowiedziach, ścinanie zakrętów, zrzucanie winy na testerów. Nikt nie chciał wziąć odpowiedzialności za to, co się tam wydarzyło. Przez ostatnie 3 lata gracze w ramach rekompensaty dostali darmowe DLC-ki, które bardziej przypominały desperacką próbę dowiesienia wersji 1.0, zapowiedź jednego płatnego rozszerzenia oraz wideo z porwania Marcina Iwińskiego. Z ostatniego raportu Redów dowiedzieliśmy się, że to koniec aktywnego wsparcia dla cyberpunka. Siedemnastka deweloperów, która jeszcze na początku roku pracowała nad grą, obecnie została przydzielona do innych projektów. Przez ostatnie lata firma dorobiła się łatki kulejącego dewelopera, ale też zyskała przeciwników, angażując się w niepotrzebny aktywizm, a także będąc niebezpiecznym partnerem biznesowym. Krytyka nie jest niezasłużona, choć na pierwszy rzut oka po moich materiałach i wypowiedziach można odnieść wrażenie, że CD Projekt jest u mnie stale na celowniku. Jednak sami postawili się tak wysoko. Niektórzy z nas przewidywali ich upadek, ale nikt nie spodziewał się, że przed skokiem zamierzają się jeszcze podpalić. Jako gracze mamy krótką pamięć, więc gdy gra już była trochę lepsza, co niektórzy próbowali to wykorzystać, nakręcając historię, że cyberpunk 2077 był zawsze dobry, tylko to było modne, by go hejtować. Nie był. Historia stanowiła najmocniejsze spoiwo tego tytułu wraz z wyobrażeniem jak dobre mogłyby być mechaniki w grze, gdyby tylko zostały dopracowane. CD Projekt opuścił panteon, trafiając do reszty deweloperów, co do których należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Ostatecznie samym redom powinno to pasować. Bez ich wyidealizowanego obrazu oczekiwania będą niższe. Zniknie żale rozczarowania, no i będzie można ich wreszcie za coś pochwalić. A z naszego podwórka powody do pochwał są dwa. Pierwszy to ceny gier CD Projektu na Steam. Wciąż zbyt mało graczy wie, że jesteśmy najlepsi na świecie. Niestety pod względem przepłacania za gierki. Realnie przy cenach regionalnych powinniśmy płacić mniej więcej 20% poniżej ceny USD. Jednak wydawcy i deweloperzy do i tak już niekorzystnego przelicznika najczęściej dorzucają nam jeszcze 10%, zawyżając finalną cenę tytułu. Tutaj widzimy porównanie ceny Cyberpunk'a z grą No Rest for the Wicked. Łowcy gier przejęli akcję informacyjną, ale ostatnio temat przycichł, więc warto go sobie odświeżyć a także podpisać petycję. Natomiast drugi powód do chwalenia Redów jest zaskakujący, bo dotyczy aktywizmu. A zrobiło się o nim głośniej dopiero po małym starciu deweloperów obu wcześniej wspomnianych gier. Zaczęło się od wątku na Steamie, w którym jeden z graczy pytał, czy Hades jest grą poprawną politycznie, bo zastanawia się nad jej kupnem. Screen z tego pytania został zamieszczony i skrytykowany na Twitterze przez Maurisa Webera, niemieckiego dziennikarza w GameStarze. A to z kolei skomentował Thomas Mahler, dyrektor kreatywny gry No Rest for the Wicked. Społecznościówki niestety nie szczególnie służą konstruktywnej polemice. Próba wymiany argumentów na czyimś profilu lub grupie przypomina walkę z Watachą szermierzy, w której każdy ich punkt świętowany jest co najmniej jakby był zdobyty w pojedynku. Wycofujący się maler przeniósł dyskusję do siebie, gdzie miał już znacznie więcej kontroli nad tym, co się dzieje. Jego wypowiedź była stosunkowo neutralna, pomijając kilka gorzkich, choć pozbawionych epitetów zdań kierowanych w stronę dziennikarstwa oraz samego dziennikarza. Ogólnie podkreślił stronniczość prasy w kwestiach ideologicznych, oraz wspomniał o ściganiu i nękaniu tych, którzy nie zgadzają się z progresywizmem. O tym CEO było też głośno na początku tego roku, gdy zwolnił konsultanta inkluzywności, argumentując, że ten jedynie tworzył konflikty wewnątrz firmy. Ten wątek ma luźny związek ze Sweet Baby Inc., dlatego będę go kontynuował w tamtym materiale. Do całej twitterowej dyskusji wtrącił się e, inny Weber. Zarzucając Malerowi udział w hejtowaniu CD-projektu, jednocześnie radząc mu, aby tym razem sam zastosował się do własnych zasad. Tutaj warto dodać, że w 2021 Maler przeprosił za swoje ostre słowa. Konflikt między dwoma deweloperami szybko przygasł, prawdopodobnie z braku innych punktów zapalnych, dlatego drugi Weber próbował wycofać się z niego, usprawiedliwiając swój wcześniejszy wybuch porównaniem, którego użył Maler, gdy wspominał o stosowaniu przez aktywistów nazistowskich taktyk. Ostatecznie panowie rozeszli się, osiągając zadowalający ich poziom konsensusu. Jednak w internecie, podobnie jak w wiosce sławnych Galów, bójka nie kończy się zaraz po pierwszej wymianie ciosów. Zaczęły powstawać publikacje o tym, że CD-projekt zaatakował Moon Studios, co niestety Zbiegło się z ogłoszeniem wyników małej akcji, którą redzi prowadzili, by ułatwić życie swoim pracownicom. CD-projekt wprowadził u siebie urlopy menstruacyjne, czyli jeden dzień lub kilka godzin wolnego w miesiącu. To rozwiązanie, odpowiadające potrzebom ludzkiej fizjologii, okazało się sukcesem, a dodatkowo nie przeszkodziło w funkcjonowaniu firmy, gdyż nie było nadużywane. Projekt wygrał w kategorii Innovative Approach to Diversity, Equity and Inclusion in Business, czyli innowacyjnego podejścia do różnorodności, słuszności i inkluzywności w biznesie. To zlepek wyrazów, który działa jak wypowiedzenie trzy razy Candyman przed lustrem. Tyle, że przywołuje tabun niebieskowłosych, rozwścieczonych feministek. A ostatnie lata sprawiły, że wielu faktycznie wolałoby już spotkanie z Candymanem. Ale dlaczego o tym mówię? Bo potrzebna jest równowaga, szczególnie przed planowanym odcinkiem o Sweet Baby Inc., który może mi zająć jeszcze trochę czasu. Ponieważ post o akcji brzmiał bardzo progresywnie, został wyśmiany i wykorzystany do podtrzymania niezadowolenia wywołanego przez Twitterową sprzeczkę. Poza tym mam wrażenie, że większość repostujących nawet nie przeczytało, czego dotyczył ten projekt. Jakby się dobrze zastanowić, to ze wszystkich absurdalnych pomysłów, jakie moglibyśmy wymyślić do tej kategorii, ten, z którym wyszedł CD-projekt, jest całkowicie normalny. I jest na tak bazowym poziomie, że to zaskakujące, że dopiero teraz wchodzi jako nowość. Atakowanie inicjatyw, które poprawiają czyjeś życie, praktycznie nie ingerując w swobody pozostałych, nikomu sympatyków nie przysporzy. Co więcej, w opinii publicznej może wyglądać to jak znęcanie się nad słabszym. A ludzie postronni odbierają to w równym stopniu, co miłośnicy zwierząt, gdy w filmie atakuje się psy. To zmarnowana okazja, by w tej całej przepychance ideologicznej pokazać się od racjonalnej strony, akceptując coś obiektywnie dobrego, niezależnie z czyjej inicjatywy wypłynęło. Gdyby zamiast wpisów o kolejnym łoknesowym ruchu CD projektu ci sami ludzie złożyli im gratulacje i słowa poparcia, mocno osłabiliby łatki rasizmu, seksizmu czy faszyzmu, tak chętnie przylepiane przez drugą stronę. Co więcej, każdy, kto próbowałby szukać w tym drugiego dna, sam wyszedłby na internetowego szaleńca. Powielanie zachowań aktywistów, szczucie przy każdej okazji i cenzurowanie przeciwników sprawia, że potyczka na argumenty zmienia się w konkurs poziomu osiąganych decybeli. To walka na stratę, w której najpierw tracimy zdolność słuchu. Dlatego dobrze jest ograniczać absurdy po każdej stronie. Choć gdy już o tym wspominamy, widziałem, że w projekcie Redów pracownice, którym należy się dzień urlopu, nazywane są osobami menstruującymi. Ale cóż, najwyraźniej okres i okazjonalna ciąża przytrafia się każdemu z nas. I to tyle. Daj znać, co myślisz o tej całej sprawie. Krytykować do końca czy chodzić na ustępstwa. A ja dziękuję za oglądanie. Zostaw lajka, dislajka, a także komentarz pod filmem. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. CD projekt opuścił Panteon, trafiając do pozostałych dwp devopele... Choć samym REDom powinno to pasować. Bez ich wy... 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 Wyidealizowanego. Drugi powód do chwalenia LED LEDów. A wtedy każdy, kto próbowałby szukać w tym drugiego dnia,